Zrobimy wszystko, żeby terminu dotrzymać. I ten termin jest jeszcze realny, oczywiście różne są przeszkody, a to nie ma wykonawców, nie ma operatorów sprzętu, to jak coś wypadnie, no na tydzień jest problem, tak? Robią się jakieś problemy z koleją, chociaż codziennie dowozimy wahadła kruszyw i można powiedzieć, że to idzie w dobrym kierunku, tak? Chciałbym powiedzmy tutaj powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby ten termin był dotrzymany, jest to na tą chwilę jeszcze realne w naszej ocenie. Obwodnica zostanie oddana do użytku 18 czerwca 2018 roku. Prace są na półmetku, zapewniali na spotkaniu z Wałczanami przedstawiciele wykonawcy. Mieszkańcy mieli sporo pytań, interesowały ich choćby utrudnienia w ruchu w rejonie budowy. A te będą na Krajowej 22. Na czas prac budowlanych będzie prowadzony ruch wahadłowy, natomiast na 10. nastąpi reorganizacja ruchu. Obecni podczas spotkania przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad poinformowali, że uzyskali dofinansowanie unijne na tę budowę w kwocie ponad 300 milionów złotych.